Ewangelia według Jana, rozdział 15. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdy pęd we mnie owocu nieprzynoszący podnosi, natomiast każdy przynoszący owoc oczyszcza, by liczniejszy owoc przynosił. Wy już jesteście czyści ze względu na słowo, które wam mówiłem. Żyjcie we mnie, a ja w was. Jak pęd nie może przynieść owocu z siebie, jeśli nie żyje w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie żyć nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, a wy pędami. Kto we mnie żyje i ja w nim, ten przynosi wiele owocu, bo poza mną nic uczynić nie możecie. Jeśli ktoś nie żyłby we mnie, wyrzucony na zewnątrz, jak uschły pęd, będzie zabrany, wrzucony na ogień i palony. Jeśli we mnie żyć będziecie i słowa moje w was żyć będą, cokolwiek byście chcieli, poprosicie i stanie się wam. W tym został uwielbiony Ojciec mój, abyście obfity owoc przynosili i stali się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Żyjcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje rozkazy, będziecie żyć w mojej miłości, jak ja zachowuję rozkazy Ojca mojego i żyję w jego miłości. To wam powiedziałem, aby moja radość żyła w was i radość wasza była pełna. To jest mój rozkaz, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma od tej, gdy ktoś życie swoje położyłby za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co ja wam rozkazuję. Już nie nazywam was niewolnikami, bo niewolnik nie wie, co czyni jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od mojego ojca, wam powiedziałem. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Postanowiłem, abyście szli i przynieśli owoc i żeby owoc wasz trwał, aby to, o cokolwiek byście prosili Ojca w moim imieniu, dał wam. To wam przykazuję, abyście miłowali jedni drugich. Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie już wcześniej niż was zaczął nienawidzić. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które ja wam powiedziałem. Nie jest niewolnik większy od swojego pana. Jeśli mnie prześladowali i was będą prześladować, jeśli moje słowo zachowali i wasze będą zachowywać, to wszystko uczynią wam z powodu mojego imienia, bo nie poznali tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił im, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają wymówki dla ich grzechu. Nienawidzący mnie i ojca mojego nienawidzi. Gdybym nie uczynił między nimi dzieł, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli i nienawidzą zarówno mnie, jak i mojego ojca. Jest tak, aby wypełniło się słowo napisane w ich prawie. Znienawidzili mnie bez powodu. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od ojca, duch prawdy, który od ojca wychodzi, ten zaświadczy o mnie. Wy także świadczycie, bo jesteście ze mną od początku.